Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, po 40 dniach od chwalebnego zmartwychwstania swojego wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca swojego, wziął chwałę i bóstwo i moc. Jednakże jest i aż do skończenia świata pozostanie najwyższym nauczycielem, kapłanem i królem Kościoła, który założy. W niebie jest głową Kościoła niewidzialną, a widzialnym zastępcą jest Piotr, opoka, któremu zlecił najwyższy urząd pasterski, kapłański i nauczycielski. Dlatego najwyższego urzędu Piotr zawsze przodował apostołom i apostołowie uznawali go za swą głowę. Piotr przodował i wielką żarliwością swoją uchwałę Bożą. Pracował najpierw w Jerozolimie, w Antiochii, w innych częściach wschodu, zakładając kościoły, ale to żarliwości jego nie wystarczało. Za sprawą Ducha Świętego puścił się do Rzymu, stolicy ówczesnego świata. I tutaj opowiada Ewangelię, a miasto to obrał sobie za rezydencję i stolicę Królestwa Bożego. Rzym, miasto naówczas największe i najpiękniejsze, lśniące od pozłocistych pałaców, siedlisko sztuki nauki, miasto, w którym się znajdowało 300 świątyń, w których oddawano cześć 3000 bogów, miał stać się miastem wiecznym, stolicą Kościoła Chrystusowego. Do tego Rzymu przybył Piotr w roku 42 i znalazł gościnę w domu niejakiego Korneliusza Pudensa, w rodzinie onego setnika Korneliusza, którego Piotr ochrzcił w Cezarei. W domu tym założył swą biskupią stolicę, katedrę nauczycielską, z której nauczał prawdy Chrystusowej. Tu założył przesławną gminę chrześcijańską, która przetrwała wszystkie burze gwałtu i herezy, z której tylu męczenników, panien i wyznawców poszło do nieba. Piotr był pierwszym biskupem rzymskim, pierwszym papieżem chrześcijaństwa. Rzym jest matką wszystkich kościołów. Przez 25 lat rządził kościołem rzymskim. Potem i on poniósł śmierć męczeńską na krzyżu. A kto dziś oną opoką, na której Kościół Chrystusowy stoi niewzruszony? Który z biskupów trzyma w ręku klucze Królestwa Niebieskiego, piastuje najwyższy urząd nauczycielski, kapłański i pasterski? Owóż Piotr żyje wciąż w swych następcach. Tą opoką jest każdorazowy biskup rzymski. Dzień 18 stycznia poświęcony jest onej pamiątce założenia w Rzymie stolicy katedry Piotrowej, objęcia urzędu biskupiego w Rzymie. Tę pamiątkę obchodzono uroczyście już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Papież Leon Wielki w jednym ze swych kazań na tę uroczystość tak mówi, gdy po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie ruszyli w świat na opowiadanie Ewangelii, Piotr powołany jest do Rzymu, ażeby światło prawdy, które miało wszystkim narodom świecić ku zbawieniu, tym prędzej i skuteczniej od głowy rozchodziło się po wszystkich członkach. Od stolicy świata szło do najdalszych krańców kuli ziemskiej. Azali wówczas nie byli w Rzymie ludzie ze wszystkich narodów, albo któremu ludowi nie było wiadomo, jaką naukę wziął Rzym? Ty, błogosławiony Piotrze, chorągiew krzyża Chrystusowego zatknąłeś na Kapitolu Rzymskim i tam też czekała cię chwalebna korona męczeńska. O Rzymie, Piotr i Paweł są ojce twoi, pasterze twoi, oni cię bardzo wsławili. Tyś ludem świętym, wybranym miastem kapłańskim i królewskim stał się przez to, że Piotr w tobie stolicę swą założył. Przez to stałeś się stolicą świata. Chociaż stał się mocnym przez zwycięstwo swoje, panowanie na lądzie i morzu rozszerzyłeś, to przecież nie po strach wojen twoich uczynił ci tyle poddanych, co pokój Jezusa Chrystusa. Bóg zrządził, że wiele królestw przyszło pod twoją władzę, by Słowo Boże tym prędzej dotarło do ludów, nad którymi panujesz. Było zawsze zwyczajem, że biskupi siedząc nauczali i dawali święcenia. Krzesło, na którym Piotr w domu senatora Korneliusza Pudensa nauczał i inne odprawiał biskupie czynności, jest to krzesło onego senatora, który z całą rodziną przyjął chrzest i w pałacu urządził kaplicę do nabożeństwa. To krzesło, które po dziś dzień przechowuje się w kościele świętego Piotra, jest z drzewa wysadzone złotem i kością słoniową z ślicznymi wyrobami snycerskimi, a że ma ucha, przez które przytykają się drążki, więc można je nosić. To krzesło, ta stolica jest figurą władzy papieskiej, nauczycielskiej i królewskiej. Ilekroć więc mówimy o stolicy, o katedrze Piotrowej, o świętej stolicy, stolicy rzymskiej apostolskiej, mamy na myśli najwyższą władzę pasterską, przez którą Pan Jezus dał Piotrowi i jego następcom. Przez 18 już wieków rządzi Chrystus Pan Kościołem przez Piotra, a Piotr przez swych następców papież. Wiele i strasznych burz uderzało na tę opokę. Ta opoka stoi wciąż niewzruszona. Z tej opoki Pan Jezus wciąż naucza. Naucza przez usta papieża prawdy nieomylnej, broni Kościoła od błędu i pomyłki w rzeczach wiary i moralności.
pokrzepia w ucisku i cierpieniach. W Kościele bowiem znajduje się wszelka prawda i łaska Jezusowa. Jak w człowieku przestałaby krew obiegać, gdyby mu serce wydarto, tak bez papieża nie byłoby życia i zdrowia w Kościele katolickim, koniecznych do jego rozwoju.